Siemaneczko, z tej strony Miki, a dzisiaj sobie gramy Farminga 15. Jest z nami Brączek. Witam bardzo serdecznie. Oraz Kaskader w tle. Tak. Tak. Chyba nie ma Kaskiego. Nieważne. Jak wiadomo... Sorry, mikro miałem wycisnąć, nie wiem czemu. No boż. Cześć! Dawno nie było na kanale nic ciekawego, wiem, ale była ta pora gra i ostatnio trochę pracy miałem, bo tam trzeba było zboże wywieźć, sprzedać i ładować i tam Miki trochę pomagał, wiadomo, nie? I ten, i kurczę, nie było czasu, żeby w ogóle coś nagrać, ale w końcu już wracamy do normalnego nagrywania. Już dzisiaj, proszę bardzo, na pierwszy ogień będzie szła Worka. Miki? Tak? Zobacz, jak śmiesznie się wsiada do tego cianika tutaj, jak tu są drzwi zrobione w tej kabinie. No, to jest ta ciuchcia, nie? Ale śmiesznie mają te drzwi zrobione tak od przodu, nie? Ty kurwa, jak ja mam te drzwi zamknąć? Jak otworzyłem te drzwi, to ten mi na zewnątrz poszedł i nie mogę... O, dobra, trafiłem. No. I już wracamy na pełne, jak widzicie, tym razem taka oldschoolowa trochę orka. Że tak to nazwę, takimi troszeczkę starszymi sprzętami, ale Boże, naprawdę... Miki, jak urwał ten... Boże, co? Musiałem zahaczyć. No filara prawie, żeś zahaczył. Nie no, co ty. Mamy dwa takie piękne jelonki. Mój trochę nie ma ochoty iść. Nie, dobra, nie. Idzie. Mój to ma 25 konia więcej od twojego. Jo? A pługi to same. Ten rządzik mówił, nie jest fajny, tylko on coś ma z ośką, jak stoi, to on sam skacze i to nie jest fajne. Będziemy sobie orać ścierlisko po rzepaku. O, to będzie fajnie wyglądać w sumie. Oleju. Wpadłem w poślizg. Kawał pola do zaorania. Jo. Jadziem. Ogólnie, Miki, zauważyłeś, że jeszcze nigdy tak wcześniej nie nagrywaliśmy. O chuj, poczekaj. Ja pier... No dobrze jedzie. Dobrze? No ile na godzinę? A ty widzisz, co z tyłu za mną jest? No chmura dymu. Ale ty widzisz tą chmurę? Ty, on się kopie chyba, aż mi cały ekran drży. No chyba trochę ciężko ma. Ja pier... No ja mówiłem, że to będzie za mało do tego pługa. No ale idzie. Idzie? Idzie. Nie no, kurna, dziodno. No co jest? No dawaj, jadź. No to idzie? Bo to pod krykę tylko było, no ja pójdę, poczekaj. Myślisz? No, jaka chmura z tyłu za nim. A pierdziele, ty. Oj, ogólnie... Co tam ciekawego mogę powiedzieć? No, jak widzicie, ostatnio może jest trochę mniej FS na kanale ogólnie. A dlaczego... A u każdego chyba tak trochę więcej, właśnie mniej no? FS jest. Nie wiem. No, ogólnie mało wrzucam, ja też ostatnio mało wrzucam, bo cholera jestem także. No, więc troszeczkę FS-a przyhamowaliśmy, jak widać. Ale jakieś tam inne gry się pojawiły, coś tam ciekawego zawsze na kanale można spotkać. Jak wiadomo, no i nie zawsze FS będzie... Znaczy i tak to będzie główna seria, i tak, ale... Nie no, kurde ciot. Ale no wiadomo, różnie to bywa. Ogólnie ja chyba ten pucę zaraz zmienię. Zmienisz go? No, a ty ile jedziesz na później? 10, ale mam zwolniony tempomat. No ty, no tak trochę będzie przypał tak jechać, nie? Zresztą on skacze mi strasznie, przednia ośka. O, może nie. Nie, no, mój dobrze sobie radzi z tym pługiem, szczerze ci powiem. On skacze jakby miał ciężko, tak normalnie, a tak wiesz, go na bok go nosi, nie? To zmienisz sobie pług czy ciągnik? Pług. Bo ciągnik fajny. No. To chyba wijaki porobił, co? No właśnie ja widzę, to wiem, bo chciałem coś zobaczyć, czy jak ja tak kołami skręcę prawo w lewo, to jak to będzie, wiesz. Kawał pola tu jest, ty, ogólnie. Nie spodziewałem się, że taki hektar nawet mamy, ty. Jak? Tak można w ogóle? No kawałek pola ci powiem jest z jedną strony. Z tyłu te kawałek by się szybciej obracały niż z przodu, chyba napędu nie ma załączonego. W ogóle taki pasek to zostawiłem od miedzy, ale... Od tej. Ale jakoś tak wyszło. Ty powiem, Brączek, że jak nagrywaliśmy tyle czasu, nawet trochę sprawy wyszedłem, powiem ci nagrywanie. Sprawy czemu? Jakoś tak, nie wiem. No co ty? Z tego się nie wychodzi. Wiem. Woluj. Już miałem laga. No ja tak samo, ty. No to chyba na pustkę się przejadę. Czemu? Modu orki, no. Będę cię blokował? To właśnie może pójść do przodu. To ci jadź.
Miał raczej byś nie blokował, bo ja tak się zwolniłem, ale... Chyba trochę krzywo pojechaliśmy, co? O, poczekaj, bo do rowu wpadłem. No nie! Co ty zrobiłeś? Do rowu wpadłem przez przypadek. Jo, przez przypadek? No. Jak się takim sprzętem obsługiwać się umie, no to co? Jo. Bo ja ze spędu jechałem. No aż kurde, a nie, no może nawet trochę... Nie, no. Ile jadzie? No tak 10 idzie, no. To mu jedzie 16. Jo. O Boże, jaka chmura, jak tak patrzę od przodu, od tyłu, to... Ja... A ja takiej chmury chyba nie widzę ale aż tak bardzo. Krzywo pojechał. No sorry, ty... tu jest tak krzywo pojechane. Ja pier... Wsiadam co do kabiny, nie? No. Mówię, pojeżdżę w środku. Czaisz baterię centralnie, ten... Rura, filtr i super od kabiny. Jest na przednim kole, na widoku. Co? Zaraz ci pokażę, jak ten... Wsiądź do kabiny... O nie, u ciebie może tak nie ma. Zero widoczności tu jest. Zero, ty. Ja pierniczę, na lewą stronę to ja nic nie widzę. Nie no, u mnie normalnie widać lewe koło i prawo, chociaż w sumie... No w sumie TR-ko mi tak trochę zasłania. Ja lewe koło widzę, ale na przykład bruzdy nie widzę w ogóle, nie? No bruzdy ja też nie widzę. To nieprzemyślane to było w tych silnikach, powiem. Widzę tylko lewe, prawe koło, ale bruzdy nie widzę. No będzie, bo one są idealnie, jeszcze ten super od kabiny jest tutaj. Jakby tego słupka nie było tutaj od tych drzwi, tutaj o, tutaj ja pokazuję palcem, myślę, że na monitorze to widać, mądry jestem. To by było lepsze widoczność by było. Nie, no ogólnie spoko ciągnik jest. A z czym, myślę, z czym się kojarzy taki ten John Deere właśnie, taki o, taki na przykład jak ty masz, czy jak teraz ja mam? Z jakąś kurwa lokomotywą. Lokomotywą, a z jakimś kanałem? No Grassman. O, tak myślałem. Oni no, takiego John Deere'a mają coś fajnego, nie? No chyba bardziej takiego zbliżonego do mojego niż do twojego. Jo, bardziej ten. Taki no, większy jest. Fajny, trochę. Fajny ten. Tylko to fajne to ciuchcie, a to ciuchcie mówię. Bo to tak śmiesznie się wchodzi, to taka kabina taka półokrągła. Ja mam takie pytanie. Tak? Ja mam teraz czekać, aż ty przyjedziesz? Najwyżej pojedź z drugiej strony. W sumie ja jestem pod górką już. Bo ja i tak muszę sobie pół pojechać, zmienić. Dobra, to ja poczekam. Prawdopodobnie, bo chyba... Chyba, że to nie jest wina pługu. W ogóle mam strasznie szerokie laczki z tyłu, nie? Aż do orów normalnie się nie nadaje, masz, ale... Jak mi wystaje... pół laczka jeszcze, no zobacz na pole. No. Chyba ciężko widać. O chłopie... Zaraz ci dam się kawałek tym przejechać. O, chodź. Wsiądź się. I wejdź do kabiny. Ja tu nic nie widać, ty. No to ja mam tak samo. Zobacz na chmurę. No. Ale ty z góry jadzie. Z góry. Słuchaj, dziwne, żeby z góry nie jechał. 20 na godzinę, ty. O, luj. Może kupmy sobie ten pług. Może da radę. Trochę szybciej jechać. Daj mi go. No czekaj, ja przejadę pod górę. Znaczy przejedziemy jeden przejazd normalnie jeszcze. Zobaczymy, może mi będzie lepiej niż to. Dobra. Ale ma słabe hamulce ma. Nie ma w ogóle hamulce. Zobaczmy jak w twoim ciągniczku. W sumie bardzo podobnie, wyżej się siedzi. Ale środek jest ten sam chyba, wiesz? O kurwa. O ja pierdzielę. Kaski ogarnij. Weź co? Czekaj, ja wyjeżdżam, bo to nie jest, to nie ma sensu. No widzisz? Przejechałem kawałek i nie ma sensu. Poczekaj, ale coś się zobaczy. Dobra, ora, ja pojadę potem pół. No dobra, bo chciałem zobaczyć. Co ten John Deere jeszcze jakieś opcje ma ciekawe, czy nie ma? Ja się przejadę. Ło, ten twój to jak szatan idzie. Mówię, że on ten... Pod górkę dycha ciśnie. Ale większa, taka lokomotywa. Jestem ciekawy jak to spalało, wiesz? Jak to spalanie to wychodziło. No pewnie dużo. Ale podejrzewam ją, że dużo. A co za pół kupiłeś? No tą czwórkę oryginalną. O chur. Tylko żebyś teraz klip nie pourywał, co? Na tym polu to ja już to widzę, będzie orać i orać. Tam gadasz głupoty, kopie idzie. Jak strzała. Żeby tylko jechał szybciej niż tam te 12 czy tam 13 na godzinę. Nie no, będzie jechał normalnie, mi się wydaje. Dobrze było. Wydaje ma takie wrażenie. Nie, o ten zapierdziela głupi z tym pługiem, kurna biot. Nawet dobrze wygląda ten John z tym pługiem. Światło jakieś masz. O. Ale dwie pary świateł. Mi się wydaje, że jeszcze bliźniaki można tego twojego założyć. Ty? No. A dobra, nie, nic już. No mów. Nie, bo nie mogę obciążnika założyć, bo wszystko no, już mówię, że no. Musiało szukać. Teraz to. Adam. Już wracam do ciebie.
dużo osób, ogólnie ludzie, nie wiem czy będzie pisało mi o live'y. Jak Adam chce robić live'y, to 1000 osób nagle chce, żebym robił live'y. Grążek, co na ten temat sądzisz? Zapraszam do mnie. Zapraszam do Kaskadera. Wiesz co? No myślę, że tak czy siak w końcu wszyscy zaczniemy robić live'y. Aha. Ja niestety no tak... mam internet w Kambodży, więc... No ale, lipa. No dobra, ale Adam przecież nie ma dużo lepszego internetu od ciebie. No w sumie nie, on nagle jakiś, no nie wiem, w sumie oglądałem nawet lagów nie miał. Którędy jedziesz? No tu raz przyjadzie. Wracasz już? Tak. No dobra, poczekaj. Ja przyjadę z drugiej strony. No poczekaj no. Kurwa. Dobra jadź, kurwa. Dobra, poczekam. Byś wąty miał jeszcze, jo. Robotę ci daję, żebyś rodzinę wyżywił, wszystko na chleb, żebyś miał, jeszcze ma problem. A gdzie ty jesteś? Nie interesuj się. No dawaj, jak ktoś się ma kozo się skończył? Adam. Kurde. A w tym odcinku chyba z drugiej części na kosów żeście dużo nie zrobili, co? No jakoś tak wyszło. Nie wiem, w ogóle jakoś ostatnio jak tak nie nawet się nie orientowałem. W ogóle dzisiaj tego odcinka miało nie być, miało być co innego, ale tak wyszło, niedługo będzie jakiś Sprintires się pojawi, o, Brączek musi się kupić. Znaczy ja muszę mu kupić, o, przepraszam bardzo. Sprintiresa, żebyśmy sobie pograli. Kurczę, jego mać, bo Adaśka to nie umie robocie jeździć. Adaś to nie zajął Mazdy, tylko gaz założył to od razu. Ja bym sobie dał radę. No, wiesz jaki Adam założył gaz do Mazdy? Jaki? Sekwencyjny. A nie łupkowy? Łupkowy, o Boże. Od tego, od zapalniczki. No. A nie? Ja myślałem. Wiesz, tak. Podjeżdża do spożywczaka i poproszę gaz do zapalniczki, nie? I tak tankuje sobie Mazdę. W sumie też dobrze. Ale szybko ten gaz założył. Nawet, ale wiesz, teraz ekonomicznie będzie, tak? Będzie chłopak ekonomiczny i będzie teraz... wsiadam w Mazdę, daję dylemat w portfelu 10 zyla, tak? Adam i gaz. Teraz będzie za darmo do ciebie jeździł. No, dobra, jadź. Zobaczymy, czy ten pół ktoś pomógł. Chyba nie. Nie? Ale ten rządek ma słaby skręt. I? No ciężko ma, no. Ale znowu tak samo idzie? Może z 3 na godzinę więcej. Zawsze lepiej. A jak to śmiesznie wygląda, taki mały pół takiego ciągnika. Mały? No, 4 skliby? Pod takie koła szerokie, on znaczy on taki wygląd takiego wysokiego, znaczy wielkiego sprawia. On znaczy to tak do niego jest idealny, mi się wydaje taki pół, może 5-skibowy był idealny, no. No bo ten co był, było ile? 6? 6, no. No 6 za dużo w sumie. Za dużo, do 150 koni za dużo. Tak, rządek to powinien dać. No u nas 190 koni ciąga przecież piątkę. Nie znasz. A ten twój ma, a twój ma 175, a ciąga szóstkę. Stare ciągniki miały więcej mocy włącznie. Tak? No, tak o 100 koni więcej. Na czerwonym paliwie jeździły. Orężatce. Tak. Weź to czerwone paliwo? No kurde. Taki typek 60 cały czas to leje, nie? Hopie, taka chmura jest cała, nie? Jak tylko jeździ, wiadomo kto jedzie, no. Mój znajomy jeździ z golfem na tym. Naprawdę, no. Golf nie daje radę? Bo to jest ten o połowę, nie? No, 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 no. No, to daje radę i niby mówi się, że nic się nie dzieje, nie, z nią. No, no. I taniej wychodzi go dużo. No słuchaj, na pewno. A ten... A słyszałeś, że na autostradach mieli zielone paliwo? Zielone? No. Co to chyba, jakieś eko? Nie, żeby ludzie nie kradli, chyba to zabarwiali na zielono, czy tam coś. O Boże. Czyż kurde, u nas jak autostradę robili, tam co idzie koło nas, nie? No. Opie, to koguty do ciągników pod wydychy mogłeś dostać. Paliwo to już nie wspomnę, po ile chodziło. Wszystko na hurt. A jak? To z tego, że stróże byli, wszystko jak tam każdy... Coś potrzebowałeś, tutaj szedłeś syna, tam gdzie te maszyny stały, kogucik, paliwko, co chciałeś. Wszystko za darmola. Nie, tak słyszałem przynajmniej, nie wiem. Nie, z tym pługiem ci powiem, radzi sobie. Powiem ci, musi być w tym ziarnko prawdy, bo nagle się na wszystkich ciągnikach kruty pojawiły w okolicy, więc wiesz. Miki nawet na MF-ie ma też. Nie, ja już wcześniej miałem. Zresztą nie, jak autostrada była, to chyba jeszcze Ferguson na imię, jak budowali ją. No chyba nie. No, bo to już autostrada coś spory jest. Jakby ktoś pytał, jaka autostrada, to autostrada, która leci na co? Leci na Toruń, na Gdańsk? To jest A1, czy nie? Albo dwójka? No to jest autostrada z Gdańska do Warszawy. No, no tak, chyba tak, no, 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 no. Gdańsk, Warszawa, tak, tak, to się zgadza. Bo tak mi się już najwydaje, że to jest Gdańsk. Tak, 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 na pewno na Warszawę tym dolecisz.
I na pewno w stronę właśnie tam na Gdańska. Gdańsk na pewno też dojedziesz. No to z Gdańska do Gdańsk-Warszawa. Nie wiem, czy to jest A1, czy A2, czy jaka tam. Adam zawsze nie jedzie do mnie. No my też jechaliśmy. No, on z Adam się zjeżdża w Sójkach, jakby nie wiem, to nikt nie wie, taką miejscowość Sójki, tam jest taki zjazd. Adam zjeżdża tym zjazdem i jedzie potem ulicą Leśną do mnie. I nawet nie wiedziałem, taka ulica jest, tak się nazywa, nawet nie wiedziałem, ulice tam są w ogóle. I jedzie tą ulicą do mnie i potem jeszcze z 15 km dojeżdża. No ja mam kawałek od mojego domu do autostrady, mam naprawdę daleko. Nie? Stówkę? Serio? No. Ja w linii prostej, może z piątkę, od najbliższego zjazdu. Wjazdu, w sensie mam z 20. No ja nie, ja niestety daleko mam. No i tak przecież pamiętasz, jak ja szybko uciekłem, jak jechałem wtedy. No, ile na autostradzie to moment. 2,5 godziny czy 3 nawet. No. I byłem na miejscu. Wpadasz na autostradę, to sobie lecisz jak wiesz. Jak książę. Przecież jak jechaliśmy na Polagę, właśnie mieliśmy autostradę, no mówimy, no nie opłaca nam się, nie? No. Opie, tyle fotoradarów po drodze, że daj spokój, nie? Praktycznie co chwilę masz fotoradar. Ale nie jechaliście autostradą. Nie, nie. Ty jak autostrada wiesz, żeby nam wyszła? Ponad stówę. No to kurna, sorry no. 100 zł? No. To co ty gadasz? No tak, naprawdę. Bo sobie liczby obliczaliśmy, nie? Aha. No co będzie korzystnie, no mówimy, no kurde, no trochę bezprzesadno. 100 płacić za autostradę, a w sumie wiesz. Ale ogólnie droga dobra, droga się jechało tam dobra. W sumie cały czas popierdzielałeś, ale najgorsze to, że co chwilę fotoradar, nie? No nas nawigacja trochę do dupy poprowadziła. Bo? No bo pojechaliśmy na jakieś zadupia takie. Dziury jakieś tam były po drodze. No, no. Ale z powrotem już cały czas krajówka, nie? No tak. Ducato do rowu wpadło. Ducato. Czy tam Citroen, nie wiem co to było. To jest najlepsze, że byłem przegórczyk w miejscu wypadku, nie? No to nie był wypadek, po prostu do rowu zjechał. Na chuja. Pewnie, że tam go zepchnęli albo coś, albo oponę mu przebiłem. Żeby był pijany, no to nie stawaliśmy. O Boże. Nie, no mówię ci, u nas też, my sobie tak jedziemy, nagle jakiś typek z boku wyjeżdża tym busem i z tyłu na lawecie samochód pijał i tak zaczął miotać mi jak szatan, nie? No tak jak w tym filmiku, nie? No centralnie, jak to wyglądało, nie? Tak patrzę, tak laweta, prawo, lewo, mówię, ty chyba kogoś porąbało, nie? A będę, ty widziałeś to? Ja, widziałeś to? Widziałeś jak mnie to? Widziałeś to? Tak było. Kto tak gadał? Bernard. Co? Bernard. Bernard tak się tam podjarał, mówisz, ja? O, tak mi jak szatan. Tak było. A ja tak myślę sobie, o nie, jesteśmy zgubieni. Ja dobrze, was tak nie wiatało cytryną. Chociaż no przy wyjeździe z parkingu to... Łowie, to wszystko było zaplanowane. Ja tak myślę, taki mur betonowy tam stało, kurwa, zaraz będzie po cytrynie. No co ty tam, Bernard to kierowca zawodowy. No ja to wiem, Bernard to wiadomo, nie? Na rondzie, na ręcznym. Już było widać, jak zapierdzielał po tym Poznaniu. Zapierdzielał? No. Jeden i w miejscu, nie? No, zaraz będą Kielce, to kurwa, znowu będzie. No w sumie lutym, marzec, no niedługo w sumie, za trochę ponad miesiąc. Ja już nie mogę się doczekać. No, będzie pompa. Będą cycki. I tam to na pewno 100% na 2 dni, bo nam się na jeden dzień nie opłaca jechać. No nie, no w tym momencie to daleko. Kim nie wiem, się u Adama gdzieś w Szałasie, musi dobudować jakąś kawałek do budówki. A Adam ma daleko? Na Kielce nie, on ma chyba z 50. No to kurwa, to jedziemy do niego spać, co? No kurwa. Weźmy trochę szałasu, dobuduję, ty będziesz z babką spał. Ja się do babki położę i tyle. Ciekawe, czy się zmieści wszyscy. A tam gadasz. Nie no, jakiś hotel się wynajmie, kilka 2-3 pokoje i tyle. 2-3 pokoje, to co, będziemy po 4 spali? Na co, nie? Cicho, wiem. No, tylko taki jakiś tam, wie, przynajmniej tam czterogwiazdkowy, nie? To chuj, to jakiś apartamentowiec się wynajmie dla wszystkich i tyle. Proste. I przypomnieć ci na cukrowego na ognisku? Ilu nas spało w pokoju? O chuj. Dobra, pamiętam. Na jednym łóżku, we... czterech? Nie, w pięć, nie. W sumie we czterech, no ale połóż się takich byków czterech napalonych. Ale kaski tam w nogach spał, to się nie liczy. Nie, ja spałem w kobolkę. Jo? Ja no, nie pamiętam, a potem spałem. W nocy już tak mnie bolało, bo sobie to spod na jednej stronie spałem. Bo chciałem się przełożyć na drugą stronę. Gały to ja najlepiej. Położyłem go i wyjebane. Pioki jebane.
Że się sobie ładnie dali chyba, co? Już nie będę ty mówił, kto na 18 co robił. Ja? No? Co robiłem na 18? No, na Sylwestrze, przepraszam, no. Na Sylwestrze ze schodu z parolnicą. No. A to przez ciebie, przez ciebie, bo z tobą wtedy rozmawiałem przez telefon. Ze mną się napijesz, ze mną... Jeb, ze schodu. Będę mi halo, halo! I się rozłączyło. Halo, halo. Się rozłączyło. A no widzisz, no. Czasem i tak bywa, raz pęka serce, raz pęka. Flaszkę. Pękłeś kiedyś? Za dużo pęk. A jedną całą rozlali, nie? Tak. Bo ktoś zrzucił. A miałeś tak, że kiedyś pękłaś, w sensie, że upuściłeś? Nie. Dobrze. To pecha przynosi. Bo to grzech. No. Kurde, musiał się wyspowiadać z tego, nie? No weź potem zlizuj taką ze szkłem. Wyspowiaj tego kota tam. Ty. No mówię, weź potem takie coś ze szkłem zlizuj, co? No szkoda by było, nie? Języka. No. A z drugiej strony? Warto. Tak naprawdę ludzie warto. Warto. Popieram. W sumie gdyby to był odcinek godzinny, to byśmy to skończyli to pole. No. Ale nie, bo już kończymy właśnie, wiesz? Aha, no. No dobra, no. Jo, dojedź do końca i poczekaj, kończymy, panie, bo... No niestety mamy ograniczony limit czasowy. No więc w sumie dziękuję wam za oglądanie, już niedługo coraz więcej, znaczy już normalnie wracamy do nagrywania. Mały trochę przestój był, ale to wszystko było spowodowane właśnie Polagrą i to, że miałem trochę pracy. To, że jestem chory. Tak, więc dziękujemy wam za uwagę, do kolejnych odcinków, na razie, cześć. Cześć.